Dzień dobry Państwu, witam w najnowszym odcinku Polhajs TV. Po krótkiej przerwie wracamy do serii wywiadów z gwiazdami internetu. Dzisiaj zobaczą Państwo w moim programie Krzysztofa Kononowicza. Dzień dobry, to Wojciech Suchodolski-Major i Krzysztof Kononowicz. Zapraszamy na wywiad z nami. Polhajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Dzień dobry. Ogółem piątka dla wszystkich widzów, którzy nas oglądają. I chciałem powiedzieć, że ja Wojtek Major Suchodolski i chcę przywitać bardzo ślicznie, wspaniale mój zastępca wiceprzewodniczący przywitał słowami prostymi, a ja przywitam troszeczkę inaczej. Słowami Bożymi przywitam. Bo niedawno obchodziliśmy zmartwychwstanie pańskie Króla Nieba i Ziemi. Do wszystkich mówię. Może powiecie, że, bo niektórzy mówią na YouTubie, że piszą, że wiesz troszkę, kto był księdzem. Tak. Niech będzie pochylony Chrystus. W wieki wieku. Amen. Wszystkim składam na początku, choć już po świętach, Wielkanocy, Bożego błogosławieństwa. Niech Pan Jezus Chrystus zmartwychwstały w każdym domu, w każdym mieszkaniu, gdzie tylko jest mieszkanie. W bloku, takie domki jednorodzinne, na działkach, wszędzie domki są. Niech zakróluje. Chrystus Pan Zbawiciel. Alleluja, alleluja, alleluja. Chcę przywitać serdecznie telewizję. Polhajs TV. Jak? Polhajs TV. Polhajs TV. Dziękuję bardzo. W naszym programie wręczamy zawsze naszym gościom takie specjalne dedykowane wina. I to jest, panie Krzysztofie, proszę, to jest dla pana. Dziękuję pan, bardzo. Niech pan odpieczętuje, niech pan pokaże, jakie wino pan dostał. Proszę. Jakie wino? Prezydent Krzysztof Kononowicz. Proszę państwa. To jest dla pana, proszę. Dziękuję bardzo. A teraz drugie wino dla pana, panie majorze, proszę. To jest dla pana. I niech teraz pan tutaj odpieczętuje, pokaże, jakie wino pan dostał. No takie wino, po prostu ja jestem w szoku. Wino marki Major. Tak. I dokładnie ten sam mundur, który ma pan teraz na sobie. O, właśnie. To będą, że o, wreszcie telewizja przyjechała do Majora. No. Wspaniale. I to będzie na pewno pyszne. Wypłynął pan w 2006 roku. To było 11 lat temu. Tak jest. Za sprawą tego filmu, co był w internecie, gdzie pan przedstawiał swoje poglądy polityczne, to plan wyborczy i tak dalej. Potem był ten teledysk grupy operacyjnej, potem były jakieś tam występy w telewizji, ale potem jakoś internet i świat o panu trochę zapomniał. I co pan robił przez te 11 lat? Szanowne państwo, co robiłem? Siedziałem w domku sobie, pilnowałem domku. Później tak się złożyło się, szanowne państwo, kochani moi, że na Boże Narodzenie, tu taki ksiądz konkul rozdawał paczki. Poszedłem po tą paczkę. A wpuściłem go trochę w kolejkę, bo duża kolejka bardzo była. I zapoznałem tego mego przyjaciela. Czyli w kolejce się poznaliście? Tak. Proszę? Poznaliście się w kolejce. W kolejce. Jeszcze taki mój taki znajomy, to on tutaj niedaleko mieszka, po prostu jego też znał i cały te. A jego jakiś czas wcześniej znałem i po prostu jego też trochę już Krzysztofa znałem, tylko bardzo po prostu ja tutaj nie przychodziłem. Ja to pana Wojtka zapoznałem, tak jak powiedziałem, w kolejce, w magazynach wojskowych, na wojskowej ulicy w Białymstoku. Stoję, widzę kolejka ogromna. Ja myślę, bo ja chodzę z laseczką jeszcze.
bo już lata mam swoje, to chodzę z laseczką. Nie stoję, ale tak poszedłem, pierwszy, myślę, dostanę i pójdę. Nie wpuścili mnie i tak idę, myślę, o jaka kolejka duża. I stoi ten człowiek i mówi tak do mnie, czy ty szukałeś przyjaciela sobie takiego? Ja mówię, no tak, i po dziś dzień szukam. Stoi człowiek. Ja tak przyciągnąłem oczami od góry. Nie, jakoś się spytałeś. Od góry, nie, ja z początku... Ci chcę coś powiedzieć. Po prostu on się ciebie spytał, mój znajomy, który powiedział, że o, pytałeś mnie wcześniej, czy masz jakiegoś takiego uczciwego, normalnego człowieka, którego mógłbym zaprosić do domu, czy coś. I to zgadza się, panie Wojtku. Przedstawił mnie. I zaczęliśmy w kolejce rozmawiać sobie. Tak, żeby z panem. No rozumiem. Że a skąd jesteś, a co, a ty, i tak dalej, i tak dalej. On mówi, że jestem z Białegostoku, że jestem bezdomny, i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, a jak masz na imię? Wojciech. A w skrócie, Wojtek. Ja mówię, dobra, Krzysztof, Krzysiek. Przedstawiliśmy sobie. Ja mówię, Wojtek, czy chcesz do mnie jechać? On mówi, w początku, nie. A później mówię, no jak nie, to nie. Ja cię ogółem nie znałem. Dwie paczki niosę do autobusu. No dwie, ja też miałem dwie. I ledwo szliśmy do autobusu. I on miał białe dwie. Białe kiełbasy, no. Wszystko. I ja tak otaczkam te dwie torby, tak o, przewracam się z dwoma torbami. Ja mówię, to, i tak krzyknąłem, idziesz czy nie? A on mówi, no nie wiem. No to ja mówię, to na razie Wojtek. On mówi, na razie. Ja tak kawałek już odeszedł, tak jak do tego samochodu Opla Astry. On mówi, Krzysztof, poczekaj. Troszkę stanąłem, żeby odpocząć. Myślę, odpocznę troszeczkę. Mówi, idę. Mówi, to chodź. A jak do ciebie dojechać? A my będziemy jechać, razem będziemy jechać. Dwóch przejechaliśmy, on tak spojrzał tutaj, w domu, wszędzie. I tak został. Czy to już co, dwa lata pan tu mieszka? Już minęło dwa lata. No to taka prawdziwa przyjaźń już po tylu latach. Cały czas jesteście we dwóch, codziennie razem. No tak, i święta robię cały ten. Tak. Pomaga mnie wszystko, co trzeba. To ja nigdy nie byłem tam w Bombasie, to po prostu to tak było nagrane. Mój znajomy tutaj, taki jego Krzyśka, przyjeżdża, on handluje po prostu starociami, na giełdach jeździ, monety, nie monety, całe te, i kupił mundur całe te, bo wcześniej też nagrywał, i po prostu pierwszy mundur przywiózł, a później po dwóch, trzech tygodniach czapkę przywiózł mi, nie, bo kupił. Wojtek, pierwsze czapkę przywiózł, a później mundur. Nie, pierwsza czapka była, a później mundur, nie no, pamiętasz? No pierwsza czapka, a później mundur. Tak, tak. No. Pierwszy... To niech ci tak będzie już. No. I stąd no, te pseudonim major, tak? Tak. Stąd, od tego. Od tego. To jest mundur majora, bo się nie znam na wojskowych. Tak, major. Majora. Aha, rozumiem. Chyba po rosyjsku major. Ja też nie znam już się, panie redaktorze. Piszą w komputerze, że powinien być generał. No, bo to z wiekiem awansuje, no to... No. Tak. I ktoś napisał na YouTubie jego, nie? Że, szanowny panie Wojciechu, już pan dostajesz awans z majora na generała. No tak, no przecież jakby pan był prezydentem, to pan major byłby ministrem obrony narodowej przecież, właśnie. Nie? No a kto inny, nie? Wie pan, do ministra obrony narodowej powiem tak. Jeżeli żeby był prezydentem Polski i żeby wygrał te wybory na prezydenta miasta Białegostoku, to tu Białystok by był piękniejszy, ładniejszy. Co się stało się? Ten rap to pokłosie objawienia króla, wsłuchaj się w postulat. Osobiście odnieś się do pomysłu tego, zróbmy tak, by nie było niczego. Jak pan wspomina współpracę z grupą operacyjną, gdzie był ten kawałek bądź jak Krzysztof Kononowicz, w którym tam w teledysku pan wystąpił. Jak pan to wspomina? Proszę państwa, kochani moi, wspominam tak. Przeżycie dobre byli, jeszcze mama żyła, brat żył, wszystko wtedy. To było dobre przeżycie, ale teraz już mam przeżycie trochę inne, bo się postarzałem, już mam 54 lata. Teraz to już bliżej kopy tej 60-tki będę już zaraz. I jak jest przysłowie, jak kopa to po chłopie będzie.
Powiedzcie mi panowie, no bo przez jakiś czas pana nie było na YouTubie. Tak. No i wróciliście, ale obaj. I skąd ten pomysł, żeby znowu nagrywać filmy? No codziennie są nowe. No jakiś czas nie było, parę lat. No to skąd był ten pomysł, żeby... Właśnie wcześniej, tu przyjeżdżał, to mundur mi. Właśnie ten on, taki redaktor, co pan Wojtek wspomniał, on się nazywa prawidłowo Krzysztof N. Nazwiskiem nie będę jego oferować, ale tak samo ma imię jak ja. W początku mnie nagrywał tylko, przyjeżdżał, a później zjawił się on, major, a teraz będzie pułkownik za niedługo. To nie, a nie generał? Przepraszam, generał będzie. Przepraszam, panie... Nie, będzie więcej gwiazdek, a to wszystko... Panie generale, przepraszam bardzo, już pomyliłem stopnie u pana. Powiem tak. Jak wszyscy, kochani moi, ale to cała Polska musi podjąć i będzie pytanie, i skieruję pytanie na YouTubie. Kogo chcecie, ażeby został prezydentem Polski lub prezydentem miasta Białegostoku? A innego miasta pan by nie chciał zostać? Tylko Białystok? Proszę? Ale tylko Białystok wchodzi w grę, bo mógłby pan być prezydentem na przykład Krakowa, prezydentem Warszawy. Nie. Warszawy, Polski to tak. Cały Polski tak. Bo świętej pamięci mój Bronisław, tatuś walczył o Warszawę. Czyli gdyby była odezwa narodu, że pana chcą, to pan by się zdecydował, żeby kandydować, tak? Ale to pod takim warunkiem, że wszyscy muszą poprzeć. A, czyli jeżeli wszyscy obiecają, że na pana zagłosują, to pan wystartuje. To ciężko jest, żeby tak się wygadać. Ale dobrze, no to żeby zachęcić... Ja wiem, proszę pana, panie redaktorze, że będą zwolennicy i będą przeciwnicy. No ale pan chce, żeby wszyscy się zgodzili, to ciężko. Proszę pana, jeżeli ja postawię pytanie do internetu i będę czekać, dam, przypuśćmy, tydzień albo dwa tygodnie, albo trzy tygodnie, żeby przysyłaliście, ale... Cała Polska i Polonia. Kto chce, żeby ja został prezydentem Polski albo lub miasta Białegostoku? Albo kto się nie chce. Ja nie będę się gniewać. Jeżeli będzie więcej przeciwników... To panie, ale nie rozumiem. To... Czyli większość musi być za. Zamknę komitet i koniec. A jak się komitet nazywa? Godność i prawo po lasie 21. Czy Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej, czy powinna wyjść według pana? Proszę pana, panie redaktorze, powiem tak. Nie chcę o swoich expose mówić. Aha, nie chce pan zdradzać na razie. Nie chcę na razie zdradzać z tego powodu, że niektóre partie umieją kraść. Aha, pod pomysły. Pomysły moje. Co ja chcę zrobić? Ale... To tak jak PO i inne partie, tylko umieją kraść pomysły, a nie umieją nic dobrego zrobić. No dobrze, ale ja... A później naród polski narzeka, że my nie wybraliśmy, czemu... Tak jak mówili. O, Kononowicz nic nie zrobi. A co ten Kononowicz zrobi? Nic, bo mały. Niech on się nie wypiera, Lech Wałęsa. Niech przyzna się dla narodu całkowicie, że to on składał podpisy, on zdradzał Polskę, on jest zdrajcą narodu polskiego, każdy wie, każdy na jego teraz pluje i on chodzi w ciemnych okularach, tak jak Jaruzelski chodził. Czyli uważa pan, że Wałęsa był agentem, tak? Proszę? Czyli pan uważa, że Wałęsa był tajnym współpracownikiem? No jeżeli odkrył prezes Instytutu Pamięci Narodowej... To papiery znaleźli. I papiery znaleźli. Ale może są podrobione te papiery. Proszę? A może papiery są podrobione? Proszę pana, nikt papieru nikogo nie ma prawa podrobić, proszę pana. Nikt. No prawa nie ma, ale... Proszę pana, nikt nie ma prawa. Proszę pana, jeżeli Instytut Pamięci Narodowej, jeszcze raz panu mówię, panie redaktorze, jeżeli Instytut Pamięci Narodowej potwierdził i sam potwierdził, prezes potwierdził, ja jeszcze pojadę, jak zdobędę pieniążki na dniach, a będę miał pieniążki na dniach może, pan uda, to udam się do Warszawy, bo już dawno miałem się udawać do Warszawy, ale udam się teraz i zajadę do Instytutu Pamięci Narodowej
wezmę aparat, porobię zdjęcia. A to wolno robić zdjęcia? Tak? Można. Można. Normalnie zdjęcie można robić. W telewizji było, że zdjęcie można robić nawet. I tu pójdę do Białostoku, Instytutu Pamięci Narodowej, bo tutaj leżą u nas. I porobię zdjęcie. I wtedy na YouTubie swojego aparatu prześlę, albo wezmę, pójdziemy dwóch z generałem, a jeszcze z majorem. Za tydzień może być generałem. Właśnie, wiadomo to. No. Może być tak, ale na razie major. Może jakimś tym samochodem bojowym przyjadą i z mundur. Czołgiem. Albo czołgiem i zabiorą. I... Ale patrz, coś ci chcę pokazać na butelce. Ja już sobie czołg zabrałem. Koło prezydenta stoję w pałacu. No. Czołg. I szczerze mnie. Jeszcze to samoloty? To chyba ty mnie szczerzysz, majorze. Jak pan uważa, czy ta medyczna powinna być dostępna dla ludzi chorych, czy zakazana dla wszystkich, bo narkomani też mogliby jej używać? Proszę pana, ja jestem przeciwko alkoholu, przeciwko narkomanii. To jest nie do pomyślenia. Ale medyczna marihuana, która pomaga ludziom, którzy cierpią, umierają na raka, to chyba nie jest nic złego, że ludzie, którzy umierają, żeby mogli zażywać, żeby użyć cierpienia. Jak będę w Warszawie, udam się do pana ministra zdrowia, będę rozmawiać. Obecny minister zdrowia jest przeciwny jak najbardziej. No, proszę pana. Prawidłowo. No i prawidłowo. Czyli pan uważa, że nie powinna być dostępna ta marihuana medyczna? Jakby było dostępne, tak jak za granicą, że można normalnie, jak w Holandii, całe te i sadzą, i całe i sklepy są, nie sklepy, po prostu. Ale tam jest taka typowo użytkowa, że można, każdy może kupić, a nie medyczna tylko, nie na receptę. Właśnie. Tylko tam jest normalnie jak papierosy, każdy może kupić, to ma 18 lat skończone. A tu chodzi o wprowadzenie marihuany takiej pana, na receptę, którą lekarz przepisuje, inaczej nie można jeść. Proszę pana. Uzależni, że powinien on tam raz dziennie, czy tam... Proszę pana, powiem tak. Przepraszam. Sobie, jak to się mówi, przypalić, przepraszam. I jeszcze nie dokończyłem. To powinno coś po prostu w tym coś być. Że lekarz by tak powiedział, że. Ja jestem przeciwny. Jestem przeciwny. Z tego powodu. Ja jestem przeciwny. Nawet zakazałby wypisywania receptą dla lekarzy. Dlatego, że jak. Powiem tak, jak pozwolisz dla lekarza, żeby też było, tam na chorany, żeby lekarze wypisywali, to wiadomo co byłoby. Już nie chcę tu mówić, nie chcę odczarniać lekarzy i tak dalej, i tak dalej, bo lekarz to jest człowiek, każdy jest człowiek. I po cichutku, wie pan co może być. A jak pan uważa, czy aborcja powinna być całkowicie zakazana, czy taka dopuszczona po gwałcie, czy całkowicie dopuszczona, że w każdym przypadku, jak panowie uważają? Ja? To powinno być zakazane i surowo karane. Z tego powodu, że kobieta powinna rodzić dzieci normalnie. Pan Bóg dał każdemu człowiekowi. A co to dziecko winne, że ta kobieta Y przez mężczyznę X została napadnięta, zaszła w ciąży i tak dalej, i tak dalej. Ona nic nie winna. Winny kto? Mężczyzna. Bo każda kobieta ma prawo przejść ulicą, chodnikiem i tak dalej. Czy to w Białymstoku, czy to w Krakowie, czy w innym jeszcze województwie, czy nawet za granicą. W Ameryce, w Chinach i tak dalej, i tak dalej. Powinno zajść normalnie po Bożemu w ciąży. Wziąć ślub w kościele. Zawsze jest ksiądz, bo Pan Jezus tylko z nieba widzi. A księża to w zastępie, bo Pan Jezus już nie zejdzie do nas. Tak jak kiedyś chodził po ziemi malutki. Wyrósł i chodził. Ja to jestem przeciw. Ja też. Ja też. Kategorycznie nie. Kategorycznie nie. Z tego powodu, że tak powiem niegrzecznie, niekulturalnie, nie gniewajcie się, panowie, kochanie moi i młodzież. Ale od razu mówię, nie daj Chryste Panie, jak ja wygram wybory, tego nie będzie. Żeby mężczyzna. To inaczej, już nie powiem słowa brzydkiego,
przed kamerą, bo wie pan. Nie, no trzeba zachować. Nie wypada. Oczywiście. Ale. Mówić. O, uważaj, żeby się nie potłukły. Dobra by się narobiło. I teraz. A wie pan redaktorze, jak szkła się bije, to szczęście? No tak, no ale jak się alkohol rozlewa, to nieszczęście. A jak ślub pan brał, to co? Jeszcze jestem przed ślubem. No. Jeszcze przed ślubem? A ma jakoś? No, wybrankę? Przecież widział pan przed chwilą. To była moja wybranka, ta co była, ale pojechała. Utało? No. To wybranka? Wybranka, no. Moja wybranka, ale jeszcze przed ślubem. No. Ale już coś... Plany jakieś plany może, są, czy nie? Ale to nie zdradzajmy, bo będzie oglądać, to nie spodziewamy. Nie, to ja redaktora też chcę popytać troszeczkę, żeby o redaktorze wiedzieli troszeczkę, no. No to... No. Co, no? To jest pan, panie redaktorze, no, tak czy nie? Są plany, ale to na razie są dalekosiężne plany, o. Jeszcze trochę. Ale już... Już coraz bliższe, tak? Tak, no wiadomo, że teraz już bliżej, coraz bliżej niż dalej. Ten kroczek coraz tak o... Ja mam 33 lata, wiadomo, że do ślubu bliżej niż dalej, nie? To ja już więcej mam. W obecnym Sejmie mamy dwóch muzyków, którzy poszli do polityki. Pierwszym z nich jest Leroy, co panowie kojarzą taką postać, tak? A drugą jest Paweł Kukiz z zespołu Piersi. Wiem. No i jak panowie się ustosunkują do tego, że muzycy idą do polityki? Czy to dobrze? Bo na przykład bardziej znają ludzi, bardziej znają potrzeby, bo jeśli... A ja dla pana mam pytanie też, panie redaktorze. No. Takie same pytanie, jak pan nam zadał, to też ja dla pana chcę zadać. A jak pan myślisz, czy dobrze, jak była mężczyzna w polityce przebrana za kobietę? Że wie pan o kim mówię? Wiem. O kim? O pani Grodzkiej. To nie pani Grodzka, to jest pan. Pan Krzysztof on się nazywa. No tak było wcześniej, ale teraz dowód osobisty wskazuje jednak inaczej. Bo wie pan, co zrobił? No zmienił płeć, no właśnie, doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Wie pan, co zrobił sobie? On, wie pan, że on człowiek jest troszeczkę, tak powiem, niepoczytalny? No to już jest, wiesz... Bo wie pan, że... Nie jesteś lekarzem. To? Nie lekarzem, panie majorze, ale powiem tak, w moim guście ja bym nigdy... Co on chciał z sobą zrobić, to zrobił, po prostu. Ani nigdy. Czy ja z partii jestem godność prawa Podlasi, Podlasi 21, czy z PiS-u byłby, czy z innej partii, ale nigdy nie zmieniłby płeci. Nigdy. No tak. Bo mężczyzna powinien być mężczyzną, kobieta kobietą powinna być, pozostać. I to jest, ja powiem tak, on zrobił, zgrzeszył przed Bogiem. Dobrze, więc teraz powiem, jak ja uważam. Uważam, że nie popieram tego, co zrobił, uważam, że to złe, ale pyta mnie pan, czy powinien ktoś taki być w Sejmie? Uważam, że skoro takich osób jest w Polsce ileś tam, to powinny mieć nawet jedną osobę, która ich tam reprezentuje, bo każdy z nas zasługuje na to, żeby był tam w Sejmie ktoś, który myśli tak jak on. A ja odpowiem dla pana tak, no, proszę tak jest pana. Moje zdanie. A ja powiem tak, bo ja wiele razy byłem w Sejmie i wie pan co? Nikt jemu ręki nie podawał dla jej już, dla Grodzkiej tej. Bo kobieta to się całuje w policzek, a nie rękę podaje, no proszę pana. No. Proszę pana, mężczyzny będą całować w policzek. Panie, co jestem jakiś hemoseksualista czy co? Nie odpowiedzieli mi panowie o tych muzyków. Bo zeszliśmy na tematy cięższe dużo, na transseksualistów i tak dalej. Nie, muzycy po prostu, on potrafi po prostu ułożyć piosenkę, zaśpiewać, po prostu trochę ma w głowie poukładane i wie, co robi, powinien a ja jestem coś zrobić. A ja jestem innego zdania. Widzę, że pan zawsze w kontrze do pana Wojciecha. No my tu nieraz to właśnie mamy... Dochodzimy do takiej skutni. Tak jak w rodzinie. Jak my nagrywamy. Jak w rodzinie, widzisz pan, nie jesteśmy zgodni. Ale w niczym są panowie niezgodni? W niczym? Nie. To... Tak, na co dzień to jesteśmy, wie pan, sobie posłuszni. Ale jak trzeba dopieczętować coś takiego, postawić tą pieczątkę, wziąć, ja swoje mam zdanie, major ma swoje zdanie. A później... Jeden... jesteśmy dwie osoby. Tak samo jak... Wysłuchujemy, co on, ja wysłuchuję, co on ma, mówi, a później ja mówię, co on. Albo ja mówię, to on słucha, albo i później sobie przemyślamy w oddzielnych pokojach,
I później sobie myślimy tak, a ja myślę tak, ja, a może i Majer ma rację, może tak trzeba iść, a on myśli może, nie wiem co on myśli dalej, ale tak ja dopuszczam to, może ja mam rację, może trzeba iść tak jak on mówi, a później idzie wariant taki po środku, że tak i tak, dogadujemy się i rozumiem. Wrócę do pytania Pryskiego. Muzycy powinno być, bo muzyk nic nie przeszkadza. Widziałem muzyków tych, powiem panie szczerze, na panie rektorze, na cztery oczy w Warszawie i tak dalej. I proszę pana, to nie jest złe, że muzyk, tylko jestem przeciwny. Od razu powiem panu, chcę wrócić do tej Grodzkiej. To nie był Sejm, jak Grodzka był, ale był cyrk. Ja powiedziałem na YouTubie, Grodzka, Krzysztofie, zejdź z tego posła, bo siebie się śmieją ludzie, cały naród i zagranica. I widzisz pan, nie ma jej. Jak już jesteśmy przy takich drażliwych tematach, typu orientacja seksualna i tak dalej, no to jak pan się wypowie na temat tego, że Robert Biedroń jest prezydentem Słupska, a Robert Biedroń nie ukrywa swoich upodobań, żyje z mężczyzną oficjalnie i jest prezydentem Słupska, więc też pan uważa, że tak nie powinno być, żeby powinien być prezydentem osoba homoseksualna? Powinno złożyć, już odpowiem dla pana, na te pytanie, panie redaktorze, powinno złożyć dymisję jak najprędzej. Ale ludzie go wybrali, ludzie wiedzieli, on nie ukrywał tego, że jest homoseksualistą, więc proszę co wtedy, pana, skoro ludzie go proszę wybrali? Pana. Ale niech pan powie szczerze, ludzie go wybrali, wygrał większością głosów, no to dlaczego ma się podawać do dymisji, kiedy to było jawne, że on jest homoseksualistą przed wyborami? No proszę to pana, ludzie go chcieli, to nie dlaczego? Nie każdy może wiedział, bo niektórzy politycy ukrywają tajemnicę swoją, a po jakimś czasie wychodzi. Czyli powinien się podać do dymisji? Powinien się podać po mojemu. To moje zdanie. A co major powie? Proszę bardzo. To jego jest sprawa i po prostu tak wyszło, jak wyszło. Jest podobno taki pomysł, że pan Biedroń będzie kandydował na prezydenta Polski w 2020 roku. Jeżeli by wygrał, to jego aktualny partner byłby pierwszą damą. No, to byłoby, wie pan co? Śmiechu warte. Cyrk? Nie trzeba było cyrku, ale cyrk byłby, wie pan gdzie, że byłby? W Pałacu Prezydenckim. No dobrze. Nie daj Chryste panie, żeby on doszedł do... Czyli na niego pan nie będzie głosował. No to niech panie. Pan wystartuje i pan wygra z nim. Niech pan ocali Polskę. A chcecie? No ja bym chciał, no. A ten pan chce? Piotrze? Chcesz? Oczywiście, że tak. Co tak o, właśnie. Masz. Ja, bym ja też, przepraszam najmocniej, ja muszę iść nałożyć sobie coś kurteczkę, bo tak chłodno się wieje. Słońce zachodzi, chłodno się. Słońce zachodzi, chłodno, to dobrze, muszę... to zróbmy krótką przerwę. Ty. Dobrze. Wojtek, wyłącz całkowicie telefon teraz. Wyłączmy się, bo jak... No i tylko, że pan nie zgubił. Nie, ja nie zgubił. On tłuby nie leżeć. Jak panu... Więc jak będą będzie nagrywania, będą brum, no tak. Brum. Ja myślę, że to jest nie tak. To nie tak powinno być. Po prostu są kościoły, ludzie budują, składają ludzie sami, mój świętej pamięci Jan Borowski, on miał 96 lat, w tamtym roku zmarł, cały te i na drugiej wojnie był w Niemczech wywieziony przez 2 lata i gościł tutaj w Białymstoku, jeden kościół budował, cały te i no stop przychodził i po prostu dawał na ulepszenie w kościele. Ksiądz też ogółem głodny jest. A ja uważam, że tak jak pan major, że księża powinny być całkowicie wolni od podatku. Kościół to jest świątynia Boża i na kościoły nie powinno być ani żaden podatek, ani nic. Allahu Akbar! Za duży
Przepraszam, za, bo mam gumę, źle to po prostu słychać. Po prostu otworzyliśmy granice. Jak oni po prostu dostają się do Europy? Co oni tam robią? Czyli to jest wynik braku granic w Unii Europejskiej, tak? Nawet wypowiadałem się na ten temat właśnie, że jak Stany Zjednoczone ten statek ten luksusowy amerykański, co był na Bałtyku i Polacy w tym wszystkim też udział miały te i po prostu oni się zbliżali, po prostu rosyjskie samoloty za blisko całe te i po prostu nawet ja sam się wypowiadałem na ten temat, że po prostu on powinien się nie zbliżać na europejskie granice. Rozumiem. Ale to pan też uważa, że to jest wynik tych otwartych granic, ataki terrorystyczne? Szanowny panie redaktorze, ja uważam tak, że granice powinny być dokładnie kontrolowane. Powinny być dokładnie... Ale nawet w Unii Europejskiej, pomiędzy na przykład nami a Niemcami, między Niemcami... Wszędzie powinno być granice. Czyli nie powinno być tak, jak jest teraz, że nie ma granic. Powinno być normalne granice. I każdy powinien być sprawdzany. Każdy obywatel powinien być sprawdzany. Co przewozi, co mam w samochodzie, czy tam w plecaku, czy w torbie. Mhm. Później pan... Taki przykład daję. Nie Polak, pan, tylko jest pan, przypuśćmy, Białorusin. Nie? Mhm. Weźmy. I idziesz przez granicę, bo jest przejście graniczne, piesze. Mhm. I idziesz pan z torebką sobie. O, to normalnie, żeby normalnie pana skontrolować, co pan niesiesz w torbie i tak dalej, i tak dalej. Dla kogo niesiesz? Kto pana zaprasza i tak dalej. Jaka rodzina zaprasza i tak dalej. Ludzie nie mogą się uspokoić, to trzeba ich troszeczkę wtemperować. Ale tam w Syrii jest teraz wojna. Bo w Syrii, bombardowane są miasta, tak, walczą ludzie z tym państwem islamskim, tam Rosja walczy, wszyscy. I ci ludzie przed tą wojną uciekają. No i chcą uciec do Europy. My ich nie chcemy wpuszczać, a oni nie mają za bardzo gdzie pójść. No i co powinniśmy zrobić? No wpuszczać ich, czy ich nie wpuszczać? Pan mówi, że nie. Ja mówię nie. No to co zrobić z tymi ludźmi? Już powiem co. Nie, pewnych ludzi można wpuścić. Ale jak zweryfikować, kto jest kto? Jak to zrobić? No to jest pytanie, na które nikt nie potrafi sobie odpowiedzieć. Proszę pana, można zweryfikować, co on wiezie. Nie masz prawa wnieść do kraju broni, amunicji. I bomby. I bomb. No dobrze, ale bombę na mogę. Wycieczkę. Ale bombę mogę skonstruować już jak przekroczę granicę w danym kraju. No. Dobrze znają. Proszę pana. Przecież nikt nie przenosi bomb przez granicę, konstruują je na miejscu. Proszę pana, jak dokładnie pana przesieje się, jak tak powiem, przez gęsto sito, ja powiem inny przykład. Raz byłem na Białorusi. Jeszcze jego nie było tu. Majora. Na świecie nie byłeś. Major. Nie, na świecie on był. A w jakim w ogóle jest pan wieku, panie majorze? 42 lata skończyłem. A pan ma 54. No to pan jest dużo młodszy. No pewnie. To jest mój synek. No. Jaki syn? No. Ja mówię no synek. Jeszcze w tych czasach jeszcze ci tego nie leciał jeszcze. Kolumna rządowa po prostu, a sam raz trafia właśnie tym samochodem, w ten samochód musiał wiedzieć chyba, czy co, jak to. Czyli zamach. Ja to już mówiłem, coś to musiało być. Czyli to nie był przypadek. To coś musiało, jakiś plan być zamachowy. No ale ja pan Krzysztof sądzę, że ma odmienne zdanie, jak za każdym razem dzisiaj. Zgadł pan, panie redaktorze. No pan to... redaktor już zawsze zgaduje. No to jak pan powiem uważa? Tak, zawsze. Jak jedzie rząd, to ma pierwszeństwo. Przejadł wszędzie. Mhm. I tutaj troszeczkę powiem tak. Troszkę się zgadzam się z panem majorem, że... Bo jest żołnierz, uważaj. Tutaj ten człowiek, jeżeli jedzie, rząd nie powinno wyjeżdżać kierowcę żaden. Ale on nie widział, że to rząd jechał, nie? Chyba. Proszę pana, no chyba nie. Nie w domu. To gdzie? A jak? Nadchodzi pytanie,
gdzie ta ochrona była, gdzie zabezpieczenie policji, gdzie zabezpieczenie wszystkiego było. Czyli powinna być cała trasa zamknięta. Może. Cała droga powinna być zamknięta. Czyli od Warszawy aż do miejsca zamieszkania. Nie wiem, gdzie pani premier mieszka, nie pamiętam. Czyli cała droga... Ja wiem, gdzie mieszka. Gdzie mieszka? A, to ja nie powiem. A, czyli pan był pewnie kiedyś. Na to pytanie. A widzisz pan, nie, na każde pytanie panie redaktorze Laos można odpowiadać. Dlatego, że to jest do wiadomości mojej. Rozumiem. Dobrze się stało, że po prostu nic się nie stało. No tak jak Krzysztof mi, bo ja mieszkałem na tej samej ulicy, co kiedyś mieszkałem tam, gdzie moja mama, świętej pamięci, i po prostu miałem, byłem sam raz na noc, byłem taki, miałem chlebek cały te, i po prostu byłem u kolegów i wróciłem do tego chlebka, tam miałem łóżko i było ciepło i całe te, i syreny usłyszałem całe te i flagi, ja myślałem, że wojna wybuchła. Nie wiedziałem, co się dzieje na tym świecie, a później się dopiero dowiedziałem. I po prostu ja to oglądałem, całe te, i po prostu jak to... Temu właśnie na ten temat się wypowiadam, że te Putin ogółem, tak jak ja mogę powiedzieć, że on po prostu za dużo sobie pozwala i po prostu on całe te wszystko po prostu musiał... Ktoś musiał z tego samolotu, a teraz wypowiadali się, że mówili, że podobno w samolocie coś musiało być, coś niegroźnego, całe te, że to leciał samolot i od razu spadł, co wichura, to samoloty. No podobno uderzył skrzydłem w brzozę i dlatego się rozbił, że za nisko po prostu podchodził do lądowania. Tak ustaliła komisja poprzednia. Obecna mówi o pocisku, o bombie termobarycznej. Jakimś coś. Bomba termobaryczna teraz, ładunek termobaryczny. Ja mam innego. I już pan to na pewno to musiało coś takiego. No pan ma inne, no zawsze. No. No. No bomba czy nie bomba? Bomba, kto nie pije, ten trąba. No właśnie. Ty nie pije, ta trąba. A pan pije, to nie jest pan trąbą. No pewnie, że tak. No. Mają też nie trąbą, bo pije. Leżał. Tym samym samolotem, tak kto leciał? To jest po prostu... Kto był premierem naszym przedtem? Wtedy? Tak. Donald Tusk. No. To Tusk miał. Poleciał do... gdzie? No też tam poleciał. Tylko, że innym samolotem poleciał, on był nie, wcześniej. Nie, tym samym leciał. Nie. Tym samym. Gdzie też tu po lewym lecieli? Też tu po lewym lecieli. Boże, ja już dokładnie tak nie pamiętam. Ale oni byli innego dnia. I zobacz właśnie, pan, do Rosji. Nic się nie stało. Jak tylko prezydent z pierwszą damą i wiele ludzi siadło, oficjalnie powiem, że maczał rękę, wmoczył, tak jak Judasz, ukrzyżował Pana Jezusa, tak samo ukrzyżował, zabił wiele ludzi Donald Tusk. Razem z prezydentem Rosji. Kto? Władimir Putin, tak. On się dogadał się, żeby sprzątać, bo oni nienawidzili, bo Lech, świętej pamięci Lech Kaczyński, były prezydent, chciał odkryć prawdę. Kto zabijał naszych ojców, matek, dziadków, pradziadków, synów, córek i tak dalej. Po to leciał, żeby odkryć, tak? Tak. Po to chciał powiedzieć prawdę. Dla całego świata chciał powiedzieć, nie tylko dla Polski. Tyle ludzi. Ale dla całego świata chciał powiedzieć. Kto to daje samolot do naprawy, gdzie? Do Rosji. Do Ameryki, do Anglii, do Niemiec. Tam do Niemiec? To gdzie? Nie, deszczu pod rynne. Ale do Ameryki, do Anglii. Tam puścić do naprawy, do przeglądu. Tam powinno być dokładnie samolot sprawdzony. Czyli gdyby pan ale był to jeszcze samolot czyj? Czyli jakby pan był prezydentem,
to samoloty byśmy naprawiali w Ameryce albo w Anglii. Tak. Ale nie w Polsce. Proszę? A w Polsce nie można naprawiać? Można. Ale nie w Rosji. Ale nie w Rosji. I nie w Niemczech. No. I nie w Niemczech. Dlatego, że a najbardziej nie w Rosji. Bo to jest kraj, który zawsze na nas cięty. Rosja nigdy i nie będzie, nie była i nie będzie nigdy przyjacielem dla Polski. Nigdy. Oni ogółem powinni zostać, no, bogactwo ich. Powiem tak, moi kochani, redaktorzy i majorze. Ja też redaktor, bo tyle filmów nagrywam już. Jeszcze major, już niedługo generał. A jeszcze, no właśnie. Ale jeszcze majorze. Jeszcze gwiazdki to będzie, nie wiem. Jak już dostaniesz gwiazdkę i beleczkę, to będziesz generałem. I będziesz... A to pan decyduje, kiedy będzie generałem, tak? Jak wygram wybory na prezydenta. To nominuję na generała. To ja wtedy podpiszę nominację. A, no tak, no teraz pan nie może, no tak. No to super, gratuluję. Przyszłej nominacji. I wtedy was zaproszę na ucztę. Do Pałacu Prezydenckiego. No. Ja tam miałem swój pokoik. Tak? Dlaczego? Skąd pan miał pokoik? Skąd ten pokoik? A, to już tajemnica. Ale za czasów panowania którego prezydenta? Lecha. Lech Kaczyński. Rozumiem. Lecha. Czyli pan prywatnie pana Lecha Kaczyńskiego pan znał? Jak pięć palców. I damę. No to super. I żonę. I córkę. Ciekawe, co on zrobi ogółem. Dla Polski. Dla Polski. Ale on nie musi chyba za bardzo nic robić, no bo no, to nie jest nasz prezydent. No to co? Niech właśnie bardziej pilnuje ziemi. Całej ziemi, kuli. Niech tak robi, żeby ten Putin po prostu, żeby tam nie latał, ani po prostu nie kumał się. Jeszcze na razie, to dopiero zaczął kadencję ten prezydent nowy Ameryki, Donald Trump. A dzwonił do pana? Już ten Donald Trump? Czy nie? Na razie jeszcze nie. A teraz już nie zadzwonił telefonu, nie podjął. A teraz jakby, a możliwe, że dzwoni, a telefon zginął, no tak. O to chodzi. Kiedy tam będzie do ciebie dzwonić? I wie pan. Ale jak znajdzie się, to zobaczymy jeszcze. To już między mną a prezydentem będzie rozmowa tylko. Unia powinno tego naszego przewodniczącego pognać, a wybrać nowego przewodniczącego. A on powinno, nasz ten premier były, Donald, jak najprędzej zgłosić się do prokuratury i wszystko wyjaśnić o samolocie. Ale on teraz w Brukseli teraz urzęduje. Ja wiem. To może uciekł tam do Brukseli, żeby go tutaj nie złapali. Wie pan, tyle czasu jest. Przyjdzie czas taki, że... No przyjedzie na święta, tego zapniemy. A wiadomo, czy on jest katolik? On podobny jest Niemiec. Tak, bo ludzie już mówią. On Niemiec? Volksdeutsch. Może i Volksdeutsch. Bo wie pan, ludzie do mnie donoszą różne te pogłoski, że Donald Tusk, jego tata, to strzelał do Polaków. I nie tata, ale dziadek. Strzelał do Polaków. Dziadek z Wehrmachtu to tak. No, Wehrmachtu dziadek. I on... A to on tam się tłumaczył, że podobno ten dziadek zmusili go, żeby był w tym Wehrmachcie. Że on nie celował, panie, ale trafił, panie, przez przypadek. Panie, nikt nikogo nie zmusza. Czy ja pana zmuszam... Ale Niemcy zmuszali Polaków przecież do różnych dziwnych rzeczy. Zgadza się. Jak to Niemcy. Zgadza się. O mój, zgadza ja się. Pamięci to opowiadam. Ale lepiej pójść... jak w lesie spali. Ale lepiej pójść na parę lat do tego więzienia, niż strzelać, zabijać Polaków. Ja nigdy nie idę za zabijaniem, za morderstwem. Nigdy. Każdy człowiek. Nie tylko Polak, ale każdy człowiek. Na kuli ziemskiej chce żyć. Czyli kara śmierci też nie wchodzi w grę, żeby przewrócić? Nie. Chyba przewrócić, ale dla morderców, dla bandytów.
A ty mówiłeś wcześniej, że kara śmierci, żeby była. Dla bandytów. Tylko dla bandytów, czyli tak jakby oko za oko, zamordował to zabić też. Tak. A kto powinien go zabić? A powinno być, wie pan, taki kat. Ale to ościęcie głowy, stryczek, trucizna, krzesło elektryczne. Jaka to powinna być forma tej kary? Może to jeszcze dla mnie, tak, wie pan, do przemyślenia, bo jeszcze trzeba pierwsza wygrać wybory. Chciałbym zapytać o Romana Polańskiego. O, już by wracać. Znajomy dźwięk. Co tam jest ukryte pod stołem? Znaczy, nie powinna być już, ale powinna być kara i powinny za to odpowiedzieć po prostu. No, jak ja bym powiedział, że ja 5 lat temu, czy tam 10 lat temu coś zrobiłem właśnie całe te, to też bym odpowiadał. Czy bym w samochodzie, na przykład, czy u sąsiada, czy bym samochód spalił, na przykład, u kumpla i bym się przyznał, to bym odpowiadał za to. No tak. I to tak samo powinien ten człowiek odpowiadać. Proszę pana, jeżeli kobieta daruje dla mężczyzny, to powinno być Roman Polański zwolniony. Już on ma swoje lata, starszy ode mnie jest i tak dalej. I z tym trzeba zakończyć tą historię. Życie pozaziemskie? Nawet w najdrobniejszej formie, jakichś mikrobów gdzieś tam w jakimś odległym układzie planetarnym, na jakiejś planecie czy księżycu. A znasz pan takiego Hermaszewskiego? No to polski astronauta. No. I on przyleciał i powiedział, że tam nie ma nic. Tam ale on był blisko tylko, a tam dalej nie poleciał. No właśnie, tam daleko czy... No a tam dużo dalej można polecieć. On to tylko tu i wrócił. Czyli nie ma życia w kosmosie. Tylko na Ziemi jest. Ja powiem tak, ja nie byłem tam. Jeszcze. Jeszcze? To nie wiem. Jak będę, przylecę, powiem dla was. No to jeżeli wyznajemy taką teorię, że nie widziałem, to nie wiem. Ale w niebie też pan nie był, a w niebo pan wierzy. Właśnie. W piekle pan nie był, a w piekło pan wierzy. Nikt z żyjących nie był ani w niebie, ani w piekle, a tak dużo ludzi wierzy. No to jak to w końcu jest? Proszę pana, to jest historia nierozwiązana. To jeszcze trzeba długo, długo temat na ten temat dyskutować. Wie pan. A pan, panie majorze, uważa, że jest gdzieś tam daleko jakieś życie? Nawet w najmniej rozwiniętej formie? Jest. Gdzieś to nawet, nie wiem, kiedy to słyszałem, że gdzieś tam daleko jakieś te, że taki jak nie człowiek, tylko coś, że coś tam ogółem, jakieś życie jest, tylko po prostu, bo znaleźli, że gdzieś jest powietrze, na któryś, znaczy takie jak powietrze na jakiejś planecie to było. Bardzo. To właśnie ktoś dla mnie wysłał na Dzień Kobiet. I pan śpi, śpi pan z tą poduszą? A nie, jest obok. Nawet leczka jest. Jasna ja jestem. Bardzo leczkę. Obok śpi. Zaraz się przywidzicie. Pilnuje mnie. A jak pani ma na imię? Luiza. Jak? Luiza. O, to szkoda. A ja panią na Karolinę przerzę. Szkoda. A ja panią na Karolinę przerzę. Co chciałem powiedzieć? Będzie Karolina. Ja powiem, że Duda jest ogółem, co on robi, jest odpowiednia, przepraszam, odpowiednia osoba. Tu kieruje prezydentem, wiadomo kto. On troszeczkę jest za miękki. Za miękki trzeba troszeczkę dla naszych Polaków ręki takiej no, a ty twardszej, jesteś taki twardy takiej już. Ekstra ręki. Panie Wojtku, aj, daj spokój. Panie majorze, jak nie, ja wygram panu wybory, to ja pokażę swoje wtedy rządy. Czy w Białymstoku już nie ma niczego? Wszystko jest. Proszę pana, przestańcie to mówić, że w Białymstoku nie ma niczego. Bo to już mnie, wie pan, panie redaktorze, troszeczkę
bierze śmiech, bierze bierze śmiech i bierze troszeczkę złość. Czym się różni lesbijka od pedała? Panie majorze? Panie majorze, śmisz pan? Ty na mnie nie krzycz, ty ogółem nie masz takiego zasnął prawa, że na nich. Pan major zasnął tutaj już. Tak. Chyba. Chciałem się zastanowić, dobra, już ty nie popowiadaj się. Spokojnie, bez agresji, bo się pobijecie nie, zaraz, panowie. Bo właśnie. Chyba się zakochał się. No, zakochał się. Ty się patrzysz na ostop. Uważaj, bo może zabrać. Nie. Ogółem. Czy lesbijka, czy pedał? Ogółem to są dwie głowy po prostu nie takie sobie. Już. I po prostu chciałem powiedzieć, że lesbijka pracuje, zarabia na swoim. A pedał nie zarabia? Sprzedaje. Proszę mi nie przeszkadzać. Po prostu sprzedaje swoje ciało za pieniądze, a nie pójdzie na ulicę sobie ulicę zamiatać ludziom całe. Tak samo pedał, tak samo. Nie chce iść gdzieś, nie wiadomo, kostkę brukową czyścić grzebieniem czy gąbką, żeby ktoś zapłacił. Jakby jedna rzecz miała zostać na świecie, jedna rzecz do wyboru, najważniejsza dla pana, co to by było? No dla ciebie to jedzenie. Wybory. A dla pana, panie majorze? Najważniejsza rzecz w życiu. Jaka? Zdrowie. Dokąd tupta nocą jesz? Po jabłko. Po jabłuszko. Gdzie jest słońce, kiedy śpi? Ze chmurami. Panie majorze? Nie. Na drugiej stronie kuli ziemski. Ile to jest ciut? Nie znam tego. Co to jest? Ciut. A ciut? Ile to jest ciut? Grosz. Ciut może być. Panie Krzysztofie. Grosz. A, daj mi już łykasz. Kolejne a pytanie. A grosze to nie ciut? No, ciut nie, inaczej. Mówisz? Grosz to jest ciut, a dwa grosze to jest ciut. Ile ciutów, tyle groszy. No to żeśmy to rozwikłali, tą zagadkę. Kolejne pytanie dotyczy pana tego expose słynnego, pierwszego, kiedy pan tam opowiadał, co pan zrobi. I mówi pan tam, że będzie pan naprawiał drogi, budował nowe drogi, bo jak wszyscy wiecie, co się stało się pod Jerzewem. Pamięta pan? O Jerzewu. To nie moje hasło było. A na wiosnę wyjdziemy z budową ulic. Ulic, bo jakie mamy drogi, jakie mamy? Co się stało się pod Jerzewem? Co się stało się? Nie, ja sprawdzałem to, specjalnie i to pan mówi. Dała grupa operacyjna. Tak. Ale ja oglądałem tę ekspozę dokładnie dzisiaj rano i mówi pan tam o tym Jerzewie. I chodzi o to, czy tam był jakiś wypadek, czy co się stało. To bym ci pokazał. To nie wiecie? No ja nie wiem. Wypadek był. Wypadek był pod Jerzewem? Tak. Panie majorze, i co to był za wypadek? Tam była karambol duży, dużo dzieci zginęło. To była wina złych dróg, bo mówi pan o tym, że będą lepsze drogi, bo coś stało pod Jerzewem. To... Zgadza się, że to było wina dróg i jest wina nadal dróg i nadal jest. Czyli pod Jerzewem te drogi nadal złe są. Teraz już lepsze drogi już są, bo ja jechaliście, że tu Rosaszka jest przekopana, nie przejdziecie już. No ale tędy można jechać. Będzie autostrada. Mhm. No, tędy na Warszawę można. Co to? Będziecie prosto jechać, to będziecie już jechać przez dzielnicę. Wszystko budują. Naszą. Lepsze drogi, lepsze wszystko. Dzielnicę w Staroświecie. Polecicie, jakby buduje się autostradę, będziecie jechać ekstra drogą. Nie patrzcie tak już. W kamerę patrzcie. A może ja zabiorę ją? Ja nie pozwolę. No właśnie. Co? Nie oddasz, Marcinie? Nie. O, widzi? Czy gdyby pan dostał zaproszenie nad Polskie Morze, to czy by pan skorzystał z tego zaproszenia? Byłem nad Polskim Morzem. Nie raz. A pan, panie majorze? No pewnie ja nawet statkiem pływałem. Kiedyś moja mama, świętej pamięci,
na kolonie do Uski moim z bratem. Ja mam brata nawet, powiem, przepraszam, że przerywam, rybaka. Tylko nie powiem, w jakim miejscowości, ale blisko morza. A czy brat może ma córkę? Czy o co chodzi? Bo córko rybaka. To ty już zdradzasz? Nie, ja się po prostu pytam. Już do brata córki jak chcesz? Jak pan tu sugeruje podmiankę, no to ja nie mogę zostać goły i wesoły na lodzie. No, to się interesuje, nie? Czy możliwe jest, aby połączyć balon z rowerem i czy byłby to dobry pomysł na interes? O, balon to ja już na ten temat bym coś powiedział, to nie będę... Tutaj troszkę kultury dla mnie. Balon z rowerem, można połączyć czy nie można? No pewnie, że można. I to byłby dobry interes? No pewnie, chyba tak. Chociażby, jakby sterowałby balon z rowerem, to by po ulicy i kręciłoby się i pompowałoby się cały jakiś, nie wiem, jakiś tlen i unosiłby się balon i po prostu powolutku by sobie to na nogi by pracowały całe te i by okolice sobie zwiedzał i balonem sobie fruwałby tu i tam. Na te pytanie ja nie odpowiem, dlatego że jeszcze nigdy takiego nie słyszałem, kto skonstruowałby rower z balonem, to jakieś takie pytanie nie wiadomo jakie. Przeszliśmy już po wszystkie pytania od patronów i chciałbym jeszcze na koniec zapytać, czy kojarzą panowie inne gwiazdy internetu, tak jak panowie są gwiazdami internetu, na przykład Gracjan Rostocki. Kojarzycie panowie taką postać? Coś jest. A Bonus BGC, Body Christ, takie osoby to raperzy z Poznania. Bonus BGC, taka postać. Kojarzą panowie? Pani ja nie kojarzę. A pan, panie majorze, kojarzy? Ja nie rozwidzę właśnie, jak wchodzę na kanał i cały... A Tiger Bonzo z żoną Kobrą z Łodzi. O. Kojarzy pan Tigera? Tak. Jak, no i jak pan ocenia twórczość Tigera i Kobry? Podoba się panu, nie podoba się? Znaczy, podoba mi się. Oni, bo niektórzy wypowiadają się coś, że coś źle na mój temat. Mhm. Ja ile razy mówiłem nawet na kamerze, jak nie chcesz ogółem oglądać, ani dzwonić, nie oglądaj. To na tamtym roku, na innym kanale powiedziałem, to sobie włóż, bajki sobie włącz i sobie bajki jakieś oglądaj. Dobrze, a jeszcze na koniec jeszcze jest taki raper z Kędzierzyna Koźle, pseudonim Sowa. Też znana postać w internecie, czy kojarzą panu? O sobie to ja coś słyszałem, ale troszeczkę słyszałem. Ja powiem tak. To, te, co pan teraz wymieniasz, te zespoły... Wiem, co to są, też to, raperzy. To są nowi, młodzi jeszcze chyba. Mhm. To jeszcze z tymi młodymi, a ja pochodzę z lat, wie pan, starszych. Po ulicy tak jak Połomski, 2 plus 1, zerwone gitary. Właśnie Krzysztof Krawczyk, teraz czekaj pan, zespół Czerwony 2 plus 1, no i te osoby starotamniejsze. Ty pan zna. Połomski, Jarocka, teraz Santor, Świętej Pamięci, teraz dużo tych już starych osób już mnie z głowy pochodziło, bo poumierali już. Ja ogółem wszystkim widzom pozdrawiam ich i po prostu i chciałem dla was ogółem podziękować, że chcieliście aż z Warszawy przyjechać tutaj kawał drogi. Nie, nie z Warszawy, z Łodzi. Z Warszawy przyjechali, ale z Łodzi pochodzą. A ja, z Łodzi. I ogółem za odwiedziny chciałem podziękować wam. Na zakończenie chcę tylko tak powiedzieć. Kochani moi, życzę wam zdrowia, szczęścia, dużo radości. Chcę serdecznie podziękować za odwiedziny. I dużo dobrego życia. Dla pana redaktora, dla pani.
również dla pana, też również, dziękuję, że odwiedziliście mnie, zobaczyliście, jak ja żyję i tak dalej. I życzę wam Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. W tym odcinku Palhajs TV niestety to już wszystko. A w następnym... Hipopotam właśnie wpłynął do wody po to, by się załatwić. Robi kupę, robi siku, to się wszystko rozkłada w wodzie. Następnie pompa wciąga tą kupę i ten mocz rozdrabiony z wodą do systemu, który prowadzi na górę. I stamtąd ta rozwodniona kupa z moczem spada na dół i w postaci delikatnej mgiełki jest wprowadzana do powietrza. I teraz ja oraz wszyscy pozostali oddychamy kupą i moczem hipopotama. Coś niesamowitego. A oto on, sprawca całego zamieszania. Na koniec jeszcze króciutka informacja. Mamy już tylu patronów, którzy wpłacili tyle hajsu. Wielkie dzięki. Na waszą cześć wysadzam tę oto ambonę. Pozdro. Cześć kochani. Hejka. Motyl przycupnął. Na koniec jeszcze jedna mała sprawa. Ponieważ jest to już 47 odcinek Palhajs TV i nieuchronnie małymi krokami zbliżamy się do jubileuszowego 50 odcinka. Pomyślałem, że z tej okazji przygotuję coś specjalnego. Bardzo dobrze wiemy, że uwielbiacie wywiady z wariatami z internetu. Dlatego postanowiliśmy, że zrobimy wywiad z największym wariatem. Czyli ze mną. Pytania wysyłajcie na luiza@palhajstv.pl. Oczywiście Marcin nie będzie znał tych pytań przed wywiadem. Pytajcie o co chcecie. Odpowiem na wszystko. Zapraszamy. Nie chcę kurwa polecieć. No zostaw, pójdziemy z nim do domu. No. No. Pa, pa, motylku. Pewnie jesteście ciekawi, gdzie jestem i czemu łażę po jakichś kurwa krzakach. A no właśnie. Kino nie zna kompromisów. Jestem właśnie wraz z Luizą na dokumentacji do mojego następnego filmu. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, musisz dołączyć do grupy na Facebooku Palhajs TV. Ale żeby zostać członkiem grupy, musisz być też moim patronem. Więc jeżeli chcesz dołączyć do grupy i wesprzeć mój następny film, serdecznie zapraszam. Patronite.pl, Palhajs TV, rzuć jakiegoś grosza, a na pewno nie będziesz żałował. Dzięki za hajs.